my dreams keep flying away. Somewhere far beyond, keep chasing them and I never rest for a day. Dzień dobry, witam się z Wami w czwartek. Tradycyjnie jestem w domu od rana. I mam chwilę czasu na to, żebyśmy sobie wspólnie przetestowały takie oto coś. Jest to krem BB z marki Veoli Botanica. Już mówiłam Wam w poprzednim filmie, że firma była tak miła i wysłała mi wszystkie kolory do testów, z czego cieszę się najbardziej jak tylko można, bo ja wielokrotnie powtarzałam, że i powtarzać będę do końca życia, że dla mnie podkład to jest najważniejszy element makijażu. Także kaweczka w dłoń. Słońce jest piękne, jest w ogóle cudowna pogoda. Już dzisiaj było wyraźnie cieplej niż wczoraj rano o tej samej porze. Więc korzystając z tego, że ta pogoda jest taka przecudna, to zaraz pójdziemy sobie testować przy dziennym świetle oczywiście, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. I słuchajcie, test bez ściemy, pokażemy wszystko. Przyznam szczerze, że tak. Ja spróbowałam sobie wczoraj nałożyć ten kolor, który jest kompletnie nie moim kolorem, ale chciałam zobaczyć, czy da się ograć taki bardzo jasny kolor. Znaczy, ja też nie jestem jakoś wybitnie opalona, powiem więcej, wcale nie jestem opalona, ale chciałam zobaczyć, czy on się ładnie rozłoży i czy nie będzie się gryzł z moją twarzą. I naprawdę, słuchajcie, dał radę. Ale dzisiaj wypróbujemy sobie kolor, który no tak bardziej jest dla mnie, a jeżeli się okaże za ciemny, to właśnie rozjaśnimy go czymś jaśniejszym. Zaraz się przekonamy. Natomiast jestem w łazience dlatego, że chciałam razem z Wami zobaczyć, jak sprawuje się, jak zachowuje się przede wszystkim podczas moczenia ta gąbeczka, bo dostałam również do testów gąbeczkę z marki Veoli Botanica i troszeczkę się zdziwiłam, dlatego że ta gąbeczka, zobaczcie, jest malusia. Ja jej jeszcze ani razu nie moczyłam, więc nie wiem, co z tego będzie. Ale zaraz zobaczymy, jak ona się powiększy, podczas kiedy włożymy ją pod wodę. Jestem naprawdę strasznie ciekawa. Takiego kształtu jeszcze nie miałam, żeby była taka malutka i tak ładnie tutaj ścięta, w ogóle jest niezwykle milusia. Zobaczcie, jak ona rośnie. Ja nie wierzę. Takie maleństwo, zrobiła się taka duża. No takiego efektu to jeszcze nie widziałam, żeby tak maleńka gąbeczka zrobiła się aż taka duża po zmoczeniu. O, szok normalnie. Ja myślałam, że to taka mini gąbeczka będzie. Ludzie. No ekstra. No dobrze, ja sobie wyjmuję sobie akurat teraz wszystkie te kolory z opakowań, żebyśmy zobaczyły, jaka jest tutaj różnica. Ja Wam potem zrobię dokładnie przebitki, jak wyglądają wszystkie opakowania, jak się różnią od siebie kolorystycznie. I porobimy sobie swatche na ręku, ale najpierw zobaczcie w ogóle, jakie ładne są opakowania, jakie eleganckie, takie minimalistyczne. Ja wiem, że opakowanie tutaj tak zaraz pójdzie w śmietnik, ale jest to wartość dodana, bo są po prostu śliczne. Przeczytamy sobie, co tutaj producent nam obiecuje. Drop of Perfection, tak się nazywa ten krem BB. Polecany do cery tłustej, mieszanej i normalnej. Satynowe, długotrwałe wykończenie. Wygładzenie nierówności skóry, poprawa jędrności i elastyczności skóry, zwężenie porów po regularnej aplikacji. Działanie antyoksydacyjne i anti-aging, bezzapachowe, dostosowane do potrzeb skóry wrażliwej, czyli super. Poretect i kompleks cyklopeptydów zawiera. Roślinny kompleks zawierający ekstrakt z lnu, ekstrakt z selera i cyklopeptydy wpływa na ujędrnienie i zagęszczenie skóry, a tym samym redukuje widoczność rozszerzonych porów. Wielopoziomowo oddziałuje na strukturę skóry i nadaje jej zdrowy wygląd. Kwas hialuronowy. Dzięki właściwościom kwasu hialuronowego nawilża skórę, wspierając jej sprężystość i elastyczność. Działa przeciwzmarszczkowo i odmładzająco. Phytosense Blue Daisy i fitoaktywny ekstrakt z niebieskiej stokrotki. Redukuje zaczerwienienia i wszelkie objawy dyskomfortu skóry wrażliwej i nadreaktywnej. Działa kojąco na podrażnienia.
ekstrakt z kwiatu porcelanowego, a wiedziałyście, że jest coś takiego jak kwiat porcelanowy, zapewnia widoczny efekt wygładzania i rozświetlenia, intensywnie rewitalizuje skórę, nadając jej zdrowy, promienny, pełen blasku wygląd. Niewielką ilość kremu nałóż na skórę i wklep równomiernie opuszkami palców lub za pomocą gąbeczki. Produkt umożliwia stopniowanie krycia i dodatkowo jeszcze, bo krem zawiera, krem BB, zawiera SPF UVA, UVB 20, czyli jest to jakaś wartość dodana. Ja na sobie mam dzisiaj serum z witaminą C i krem z filtrem SPF właśnie 50 z Veoli Botanica. Tak między innymi możecie zobaczyć, jak wygląda, w ogóle Was zbliżę, żebyście widziały, jak to wygląda z bliska. Także dziewczyny, mamy tutaj takie kremiki w takich kolorach. Najjaśniejszy to jest ten 1.0 Fair. Nie wiem, czy je trzeba mieszać przed użyciem. Zobaczymy. I zobaczcie, on jest taki jaśniutki. O, strasznie dużo go wychodzi. Tak wygląda najjaśniejszy podkład. Kolor drugi w kolejności i to jest 10N Fair, czy jest odcień neutralny. Drugi to jest 1,5, również Natural Ivory. To jest ten Ivory. Kolejny kolor ciemniejszy to jest 2,5N Beige. To jest ten trzeci kolor. Ja myślę właśnie, że on będzie moim kolorem, tak na szybko. Następny kolor to jest 30 Warm. Pewnie najładniejszy. Te wszystkie cieplutkie są zawsze takie ładne. To jest ten skrajny tutaj, Warm Beige. Bardzo ładny kolor. I najciemniejszy kolor, dam go tutaj z tej strony, bo mi tutaj ręki zabrakło. To jest 40N Amber. Zobaczcie, on jest wyraźnie ciemniejszy. Ciepły, ciepły? Niby neutralny, ale no chłodny na pewno nie jest, zobaczcie. Tak prezentuje się paleta barw tego kremu BB. A zobaczmy, co się stanie, jak je wymieszamy. Jaki uzyskamy kolor. Zobaczcie, jaki wyszedł ładny kolor, w ogóle nie za ciemny, nie za jasny. Naprawdę bardzo ładny kolor wyszedł, bardzo naturalny. Dobra, ja idę umyć rękę i za chwilę powrócę i przejdziemy już do konkretnych testów. Nie mogę się już doczekać. No dobra, nie mam pojęcia, ile go nakładać, ale z tego, co zauważyłam, to on jest, no, taki dosyć konkretna ta pompka jest. Biorę, słuchajcie, ten kolor 2,5N Beige. Jestem ciekawa bardzo. O, patrzcie, jak on... To jest leciutkie. Dosyć duża jest ta pompka, w sensie dużo się wydobywa z tego opakowania przy naciśnięciu tylko raz. Tak to wygląda. I dobra. Niby beige, a on jest dość jasny. Właśnie zaraz zostawię go na ręku troszeczkę i zobaczymy, czy ciemnieje, bo to jest zawsze ważne, czy brać nieco jaśniejszy, czy nieco ciemniejszy, w zależności od tego właśnie, jak mocno ciemniej. Ojejku, jaka ta gąbeczka jest cudowna! Jakaż ona jest cudowna, on jest jasny, wiecie? A za chwilę dołożę tutaj taką samą, znaczy taką maleńką porcję drugą i zobaczymy, czy on ściemnieje. Bo będę starała się go dobudować, zobaczyć, czy coś tutaj nam się uda z tym kremem. Kolor wydaje się być trafiony. Ale wiecie co? Ja takiej miękkiej gąbki, miękkiej i tak sprężystej to jeszcze nie miałam, bo ta z klawiera jest bardzo miękka. Ja Wam zawsze mówiłam, że jest przemiękka, natomiast nie jest tak sprężysta jak ta z Veoli. O Jezu, to jest cudo, ta gąbka. O matko, matka 3+, kochane, ja już teraz wiem, o czym ty, Anko, mówiłaś, że ta gąbka jest najlepsza na świecie, bo ja nie miałam nigdy oryginalnego Beauty Blendera,
Ale wiecie, o Beauty Blenderze też są różne opinie. Od skrajnie dobrych, no może nie po skrajnie złe, ale w każdym razie no nie wszyscy mają aż takie najlepsze z możliwych zdanie na temat tej gąbki. A to jest po prostu jakieś cudo. Słuchajcie, daję sobie rękę obciąć, a przynajmniej jeden palec, że przypasuje wszystkim ta gąbka. Naprawdę. Dobrze, i teraz zobaczcie, jak to wygląda po nałożeniu jednej warstwy. Zobaczcie, widać, że jest rano, jeszcze mam odciśniętą poduszkę. Czy właściwie nie poduszkę, tylko załamanie. Dobrze, biorę jeszcze jedną pompeczkę i zobaczymy, tutaj zostawię obok tego drugi ślad. I zobaczymy, czy nam to ściemniało, czy nie. Wydaje mi się, że delikatnie ciemnieje, zobaczcie. Ale wy widzicie lepiej, bo widzicie bezpośrednio przy świetle dziennym, bo mnie tutaj tak się już odbija, jak rękę odwrócę, więc spójrzcie. Tu mamy to pierwsze nałożenie, to drugie. Wydaje mi się, że tak jak gdyby o odcień lekko ściemniał. Dobrze. Akurat w tym przypadku to dobrze, bo ja za jasnych nie lubię, wolę nieco ciemniejszy podkład. Ale wydaje mi się, że delikatnie, minimalnie ciemnieje. Właśnie prawdopodobnie dlatego tak mi się podobał wczoraj ten, jak on się nazywał, 1,5 Ivory, bo nałożyłam sobie właśnie wczoraj ten i wcale nie wydawał mi się aż taki, patrzcie, zobaczcie, jak ściemniał na gąbce. Przy czym gąbka nie jest biała, więc to też może inaczej. Wszystko zależy, na czym się rozkłada ten produkt. Może. Wydaje mi się, że o takie pół odcienia ciemnieje. Jeszcze sobie nałożę to. Bardzo ważne jest dla mnie to, czy jak dokładam ten produkt, czy on mi się nie będzie ważył pod okiem. Bo wiecie jednak, o ile tutaj tą skórę mam jeszcze taką dość jędrną, no to tutaj pod oczami, no to wiecie, czas robi swoje i jest to najbardziej wiotka, najbardziej narażona na przesuszanie skóra, więc tutaj najbardziej widać, czy osiada w zmarszczkach, czy nie. No i tutaj, ale ja jakoś tak tutaj nie zauważam problemu przy żadnym podkładzie, no, prawie żadnym. Wiecie, takie te najgorsze, to ja bardzo szybko eliminuję ze swojego życia, nawet nie próbuję się mordować z nimi. Ale przede wszystkim ta gąbka. Ta gąbka to jest złoto. Ja Wam podlinkuję tą gąbeczkę. Podlinkuję Wam oczywiście wszystko, natomiast gąbka to jest po prostu objawienie jakieś. O Jezus, jak ładnie. No i dobrze, kochane moje. Zobaczcie teraz z bliska, jak to wyszło. Według mnie ta skóra jest jak u dziecka. Chyba, że to lusterko, które mam przed sobą, jest dla mnie takie łaskawe, ale spójrzcie. Nie odcina się chyba ten kolor, mam wrażenie, tutaj buzia od szyi. Spójrzcie. Ślicznie wydaje mi się. Ale to jest takie, wiecie, na dzień dobry, a zaraz go przypudruję. Bo wczoraj w sumie, kurczę, niby sobie tak testowałam powolutku, ale tak zabiegany dzień, że na koniec dnia stwierdziłam tylko, że po prostu jest ładnie, a tak wiecie, godzina po godzinie mu się nie przyglądałam. A teraz będziemy miały okazję po prostu przyjrzeć się godzinę, no może co dwie godziny, jak to wygląda, także zapraszam do testów. Zobaczcie, tak domyła się gąbeczka po takim no niezbyt intensywnym praniu, także myślę, że nie jest źle. Dwa razy ją tak tylko namaczałam, bardzo ładnie wszystko zaszło, więc myślę, że jeżeli będziemy na bieżąco ją myć, to nie będzie problemu z doczyszczeniem jej. Ale jest taka cudna, naprawdę jest prześliczna, mówię Wam, dziewczyny, jest cudowna. A, dobra, nie będę robiła całego makijażu, bo szkoda czasu, makijaż jak zwykle. Chcę Wam tylko pokazać, jak wygląda po przypudrowaniu tym Illumi Powder z Biedry. On jest w kolorze 1.0 Ivory, więc jest jasny, nie powinien go ani przyciemnić, ani też rozjaśnić, dlatego że o, to jest taki kolorek dość neutralny, chociaż to Ivory jest chyba zdecydowanie ciemniejszy, chociaż może nie, ale właściwie nie ma to żadnego znaczenia, bo przecież puder to jednak jest zupełnie co innego niż
podkład, także nie ma o czym mówić. On jest lekko rozświetlający w założeniu, chociaż ja tutaj, on nie ma żadnych drobinek ten puder, więc nie dołoży nam rozświetlenia jako takiego. On jest bardzo miałki, ja wam zresztą pokażę, jak on wygląda na ręku. On jest nie do kupienia, bo to była limitka jakaś, ale zobaczcie, o, on może najwyżej nam lekko... Nie, słuchajcie, on ma błysk. Wiecie, że ja nigdy go na ręku nie testowałam. O, więc zobaczcie, jak wygląda skóra bez pudru. Chcę wam powiedzieć, że krem po nałożeniu może nie tyle jakoś mocno zastyga, co... No słuchajcie, on się nie klei. A zróbmy sobie test telefonu. Ja tutaj nie oszczędzam. Znaczy ja nie mam nadziei, że tu się nic nie odbije, szczególnie przed przypływem. No w szoku jestem. To jest bez przypudrowania. No coś tu zostało, ale to jest nic w porównaniu do tego, co ja mam codziennie. Uwalony telefon niesamowicie od tych takich tańszych wersji. Dobra. To jest bez ściemy. Mówię jak jest. I teraz raz, dwa, trzy przypudruję sobie tylko... Jest fajny ten puder, muszę wam powiedzieć, dziewczyny. On mi nie robi żadnego ciastka pod okiem, co jest ważne, bo ja nie mam 15 pudrów, jeden do czoła, drugi pod oko, trzeci tam, wiecie, na brodę, nie? Ja na całą twarz nakładam dokładnie ten sam puder. Prawdopodobnie jest to błędem, ale mnie się sprawdza. Zobaczcie, tak to wyszło. Dla mnie najważniejsze jest to, jak to po przypudrowaniu wygląda w okolicach brwi, ponieważ jak jest, no taki wiecie, gorszej jakości krem BB czy podkład, cokolwiek, to ja mam tutaj pełno w brwiach i tutaj w okolicach brwi właśnie mi się ciastkuje, a tu spójrzcie. Ja nawet nie wiem jeszcze, jak było, lusterko mam dalej, więc spójrzcie same, tutaj przy nosie, choć ja jestem ślepa, też mogłam źle wyblendować, ale spójrzcie same. Wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Usta mam popękane, troszkę wysuszone, więc tutaj mogło się coś podkreślić, ale to nie ze względu na podkład, tylko... Ale i tak nie jest źle. Dobra. I fajne jest to, że ten kolor dopasował się do skóry na tyle, że nie trzeba na szyję nic nakładać, bo przynajmniej ja tutaj w tym świetle żadnej różnicy nie widzę. Kolor jest przepiękny. On jest chyba idealnie dopasowany do mojej skóry w tym momencie, ponieważ ja nie widzę żadnej różnicy w sensie kolorystycznym po nałożeniu tego. Dziewczyny, to jest no bardzo fajny krem BB. No ale dobrze, ja idę w tej chwili dokończyć sobie makijaż, zrobię wam przybitki buteleczek. Dokończę makijaż, pokażę wam potem, jak to wyszło w całości z makijażem, a dopiero potem będziemy sobie testować. Pierwszy test zrobimy, powiedzmy, jest godzina 9 w tej chwili, no to pierwszy test zrobimy, powiedzmy, o godzinie 12, czyli za 3 godziny. Także widzimy się już za chwilę. I voilà, tak to wygląda po nałożeniu całego makijażu. Bardzo proszę, zobaczcie sobie z bliska. Tak to wygląda. Mamy dość ostre światło, także może być tutaj jakiś kolor podbity, ale mam takie wrażenie, że o pół tonu ściemniał. Także nawet ten bardzo jasny kolor, myślę, że, znaczy może nie ten najjaśniejszy, ale ten właśnie, o którym wam mówiłam, że wczoraj używałam, czyli ten Fair, byłby jak najbardziej ok dla takiej karnacji jak moja. Także o, tak to wygląda. Widzimy się za 3 godzinki. Zgodnie z obietnicą jest nawet więcej niż 3 godziny, bo jest 3,5 godziny, jest godzina 12:30. A makijaż prezentuje się tak, mamy coraz bardziej ostre słońce, w ogóle jest przepięknie, jest cudownie, słońce świeci, balkon jest otwarty cały dzień, no ale nie o tym. Zobaczcie, tak to wygląda po 3 godzinach, ja nie widzę żadnej różnicy,
Zobaczcie moje czoło, które najbardziej się wyświeca. Ja nawet jeszcze w świetle dziennym dokładnie nie patrzyłam, tylko w lustrze w łazience, więc tam jest trochę to przekłamane. Zobaczcie. Ja sobie ocenię to dopiero tak naprawdę gdzieś koło godziny 17. Wtedy będzie jeszcze dzienne światło, więc zobaczymy wszystko dokładnie, a godzin będzie już trochę. Także myślę, że co ma być widać, to będzie widać. Tak się niestety złożyło, że jest już godzina niemalże 20. Nie mogłam tego testu zrobić o 17, tak jak mówiłam, w świetle dziennym, dlatego że jak wróciłam do domu, było po 17, pogoda się całkowicie zmieniła, zaczęło padać, chmury się zaciągnęły. Nawet przy oknie wyglądało to masakrycznie, a nie chcę włączać lamp fotograficznych, bo wiecie, w lampach fotograficznych to wszystko wygląda pięknie. Skóra jest tak pięknie ujednolicona dzięki temu światłu, że żaden to test. Dlatego też pokazuję Wam po tych 11, tak? 11, no prawie 11 godzinach pokazuję Wam, jak wygląda ten krem BB. Wiecie co, ja założę opaskę, żebyście zobaczyły, jak wygląda moje czoło, bo moje czoło to jest obszar, który wyświeca się praktycznie natychmiast po tym, jak zostanie nałożony krem podkład, czy jakiś inny CC, nieważne, czy jest zapudrowany, czy nie. Tak jak policzki mam suche, tak czoło mam naprawdę. I jak na 11 godzin, zobaczcie, tu nic nie było odciskane, nic nie przypudrowywane, nic nie odciskane. Być może jest dla osoby, która ma suchą skórę na czole, to jest to efekt bardzo nieładny, bardzo brzydki. Ja okej, jestem w stanie to zrozumieć, bo jak ktoś ma suche czoło, to czegoś takiego nie widzi. Natomiast w momencie, w którym ja mam bardzo przetłuszczające się czoło, wiecie, ja chyba między innymi właśnie dlatego nie mam zmarszczek na czole, bo ta skóra jest tak tłusta, że tu się zmarszczki nie robią. W przeciwieństwie do innych kobiet w moim wieku, które mają tutaj głębokie zmarszczki na czole, to ja praktycznie nie mam wcale. Więc wracając do tematu, skracając. Jak na moje możliwości, jak na możliwości mojego tłustego czoła, to tu w ogóle nic nie jest tłusto. Bo ja potrafię się kilka razy w ciągu dnia odciskać na czole i tak mam wrażenie, że mi płynie po prostu po tym czole. Dlatego też myślę, że pielęgnujące właściwości tego kremu BB sprawiają, że no on się tak nie wyświeca. Nie wiem, ale tak to odczuwam. Zobaczcie, policzki mam suche całkowicie. Tu się nic nie wyświeciło. Pokazuję Wam najbliżej, jak mogę. Stoimy pod takimi durnymi dwoma żaróweczkami, więc no, powinnyście coś widzieć. Nic się nie ściastkowało. Przy nosie mam oczywiście wytarte, dlatego że kilka razy, no może ze trzy razy w ciągu dzisiejszego dnia używałam chusteczki do nosa, po prostu wydmuchiwałam nos. Także tu żaden podkład nie ma możliwości się ostać. Pomijając te okolice nosa, to on wszędzie został. Został też na nim bronzer. Oczywiście wszystko jest dużo mniej intensywne niż było rano, no bo to się zjada, nie ukrywajmy. Natomiast jak na krem BB, to on bardzo ładnie siedzi nadal. Ja jestem w szoku, że tu nic się nie wyświeciło. Zwykle tutaj właśnie przy nosie i tutaj przy ustach mi się zaczyna wyświecać. No i oczywiście tutaj czubek brody. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. I tak jak mówię, nic specjalnie nie odciskałam, żeby zobaczyć, do jakiego stanu to się wyświeci i jak bardzo zginie. Zobaczcie, wydaje mi się, że skóra nadal wygląda bardzo ładnie. Mówię, gdybym zapaliła tutaj lampę fotograficzną, to w ogóle miałobyście tutaj efekt wyblurowania. Dlatego tego nie robię, żebyście zobaczyły, jak to wygląda tak po prostu w durnym oświetleniu łazienkowym. A oczywiście nie mam pojęcia, jak się będzie sprawdzał na innej skórze. Trzeba to wytestować samemu. Natomiast z tego, co tutaj producent pisze, to tutaj mam z sobą pudełko, to on jest dobry i dla skóry tłustej, i mieszanej, i normalnej. Satynowe i długotrwałe wykończenie. I moje dziewczyny, to tak wygląda. To jest piękne, satynowe wykończenie. No. Zobaczcie, no tak wydaje mi się, będzie się zachowywał na tłustej skórze, tak jak tutaj u mnie na czole. Uważam, że naprawdę jest bardzo dobrze. No, także test długotrwały
11 praktycznie godzinny test uważam za zakończony bardzo pozytywnie. Dzielę się z Wami tym, co tu sama właśnie zauważam, także taka jest moja opinia na dzień dzisiejszy. Ten krem BB jest po prostu fantastyczny. Dla takiej skóry jak ja, dojrzałej i mieszanej. Także według obietnic producenta to się zgadza. Przynajmniej w przypadku mojej skóry. Resztę musicie przetestować same. Pamiętajcie, że na wszystkie produkty, również na nowości z marki Veolia Botanica, macie 20% mniej, 20% upustu na hasło Joanna Pinkowska. Tutaj Wam wpiszę i wpiszę Wam również w opisie, jakie hasło należy wpisać, żeby skorzystać z tej zniżki. Jeżeli Was zainteresował krem BB, to ja z całego serca polecam. Jeżeli przetestujecie, to dajcie znać, czy Wam się podobało. Ja już bez opaseczki bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Starałam się najbardziej, jak mogłam, zrobić to wiarygodnie, bez żadnej ściemy, bez upiększania. Także dajcie znać, jak podoba Wam się ten krem, a jeżeli Wam się nie podoba, to powiedzcie, napiszcie, co Wam się w nim nie podoba, żeby każda osoba, która będzie czytała komentarze, mogła jakieś swoje wnioski wysnuć. Także dziękuję Wam pięknie. Marce Veolia Botanica bardzo serdecznie dziękuję za wysłanie tak dużej ilości kremów BB. To była świetna zabawa, a powiem Wam, że to jak się pięknie wymieszało, jaki piękny kolor wyszedł, to jestem pod wrażeniem i na pewno będę testowała jeszcze różne sposoby mieszania tych kolorów. Dziękuję pięknie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki i pa pa!